Oto dziura, do której gracze będą próbowali nie wpaść. A nie będzie to łatwe, bo wiele zadań będzie właśnie polegało na tym, by graniczyć z tą dziurą. Jak widzicie, graczy jest ponad 100, czego w sumie nie widać, ale uwierzcie, że tyle ich jest. Zresztą zobaczmy je dokładnie. Dokładnie to 141 graczy, znaczy jedna osoba właśnie wypadła, jak to powiedziałem. I tak, wszyscy są rozbiegani dookoła tej dziury, wszyscy jej unikają jak mogą, aczkolwiek nie wiedzą jeszcze, że będą musieli zaraz do niej wskoczyć, ale nie wyprzedzajmy faktów. Wy za to stawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo filmy na moim kanale są codziennie, a w tym roku zamierzam wydać na pewno niedługo dwie piosenki. Oj, tego się nikt nie spodziewał, prawda? 2024 będzie gruby, więc czekajcie na nowości. W sensie subskrybujcie. Okej, dobra, to jak tutaj się teraz pozbyć większości graczy? No ja myślę, że możemy zacząć od tego, żeby na przykład porobić sobie słupy. Zróbmy tak, tak 50, chociaż nie, w sumie jest tak 20 powinno wystarczyć. O kurde, ej, to nie starczy. Dobra, więc robimy na początku słupy. Takie dosłownie przez to wszystko. Jeszcze troszeczkę więcej. Okej, zaczęliście tutaj robić naprawdę ciekawie. I myślę, że możemy jeszcze dodać na przykład tutaj jakiś słup. Tak wiecie, żeby po prostu oni tutaj mieli po czym skakać. Ej, nie, no dobra, to mi się naprawdę bardzo podoba. Wszyscy do środka. Dobra, więc teraz każdy będzie musiał zająć miejsce na jakimś słupie. Oni chcą jedzenie. Ej, ludzie już wpadają w ogóle, jeszcze co jest, oni sobie nie trafiają w to, więc zaraz się dowiemy, ile osób przy okazji odpadnie. Dobra, jest 138 graczy, 137, 135 i ta liczba cały czas spada, a wyzwanie jeszcze się nawet nie zaczęło za bardzo. Dobra, wszyscy wchodzą, no proszę mi tutaj wchodzić, jeszcze ty, no dobra, wszyscy weszli, to mi się podoba, teraz nie mają opcji ucieczki, więc możemy zacząć zrzucać na nich na przykład kowadła, kowadła z nieba i to będzie ciekawe, jak oni sobie poradzą w tym przypadku, kiedy są uwięzieni na tak małej przestrzeni. Dobra, zróbmy tak. Set 0000000. Da Maggot Anvil. Okej, dobra, lecą kowadła. Oj, aha, one nie zlecą. No tak, o tym zapomniałem. A bardzo niefajnie się złożyło. Ups, moje latające kowadła nie są latające. W sensie one stoją, ale widzicie jak. Uff, naprawdę niefajnie. Dobra, pierwsze wyzwanie więc ich omija. Za to lecimy z drugim, a jako drugie wyzwanie mam pomysł, by dać po prostu szkielety dookoła, więc dajmy jeden tu, 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 tu i zaraz, czemu te szkielety wpadają tam? Halo, proszę nie wpadać. Ej, szkielety, szkielety. Ja słyszałem, że podobno moby w Minecraftcie mają ulepszone AI od wersji 1 chyba 2, ale coś nie widać tego. Dobra, szkielety strzelają i wpadają jednocześnie. God damn, dobra, wiecie co? Damy ich po prostu więcej, bo widzę, że one wszystkie po prostu pospadają, więc dajmy im przynajmniej troszkę postrzelać. Ej, one spadają szybciej, niż jestem w stanie je respić w ogóle. To jest dość duży problem. Ale dobra, strzelają w tych graczy. Oni tutaj, co prawda, jeżeli są na środku i niżej, to mają łatwiej, tak? Więc kto zaryzykował i zszedł, nie wiedząc w sumie jeszcze, co się będzie dziać, ten troszeczkę wygrał życie, można by powiedzieć. No dobra, więc teraz myślę, że możemy zrobić tak. Zrobię sobie wyliczankę, usuwam jedną linię i zróbmy tak. Ene due rike fake, enus deus crosma deus i morele bax. Dobra, powiedzmy, że usujemy na przykład to. No trudno, tak po prostu wypadło. No to nie jest żadna moja złośliwość, po prostu jak, w jakiś sposób muszę losowo wybrać. Część z nich się utrzymała i spadła na poziom niżej. To był niewątpliwie duży fart, chociaż i tak jest nas tylko 106 już, więc 37 osób odpadło. Dobra, 38 aktualnie. Ej, bo ten tutaj przyszedł i strzela. Czemu on zamiast się bronić, to ucieka dalej? Ktoś mu pomógł. No proszę bardzo, takiej życzliwości nie spodziewałem się na evencie tego typu. Dobra, weźmy sobie blazy, okej, bo te szkielety to naprawdę, wy jesteście do niczego. Postawmy trzy blazy, jeden tam, drugi tu, trzeci tu i czwarty tu, więc teraz mają trochę zbijaka, będą musieli manewrować. Tutaj nie ma tak naprawdę bezpiecznego miejsca, no najbezpieczniejsze jest na dole, chociaż nie, patrz na to, że blaze sam właśnie teraz zlatuje, więc nie wiadomo, gdzie będzie bezpiecznie. Na pewno poczekamy, aż odpadnie kilka osób. Na razie dobrze się trzymają. Naprawdę, jestem w szoku, widzowie. Wy to jesteście jednak progamerami. Okej, dobra. Tutaj widzę, że ostrzał jest o wiele lepiej przeprowadzany niż za pomocą szkieletów i to mi się właśnie podoba. Daj jedzenie. No cóż, jedzenie im zaraz damy, ale co do tego, to na spokojnie, tak? Ponieważ wszystko ma swoją kolejność. Oj, ten szkielet jeszcze wpadł, się dołączył do gry. Ale go biją! Ej, czy on coś rzuci? Nie! Prawie! Prawie! Yo! Dobra, miał mega farta. Koniec! Oni nie chcą już dalej z tymi blazami. Dobra, to weźmiemy sobie blazy i teraz tak. Zróbmy sobie na przykład tutaj miejsce. Zaznaczmy post 1 do post 2. Sety lime concrete.
żeby tutaj wiedzieli, że jest bezpiecznie zaraz, bo tutaj, bo tutaj jest jeszcze jeden ten. Wszyscy na zielone. Dobra, widzę, że się rzucili. Wydaje mi się, że przy tym też będą jakieś ofiary. Na pewno tutaj zginie z czasu z takiej wysokości. Oj, tak, właśnie zginął jeden gracz. Mike's 33. Dobra, i teraz tak, musimy sobie znaleźć środek w ogóle tej naszej całej budowli. Powiedzmy, że tutaj sobie znajdziemy odtąd dotąd. Taki sobie zrobimy po prostu. O, czyli środek jest tutaj. No dobra, cel 0,19,5. Czy to usunie wszystko, co jest na górze? Tak. Ojojoj, wy tutaj zostaliście. Ej, słuchajcie, bardzo mi przykro. Zaraz wam pomogę. Mam nadzieję, że dzięki temu każdy z was będzie mógł się zrespić i na kolejnym evencie zagrać na nowo. Dobra, 88 graczy. Czas usunąć tutaj tylko ostatnie. No i oczywiście zróbmy sobie tak. Dobra, tutaj zrobimy prosty parkier. Tylko tak, wszystko na spokojnie, tak? Wszystko ma swój czas, swoją cenę. Szczególnie youtuberzy. Chociaż nie ja, bo ja nawet współpracy nie robię. Serio zastanawiam się, dlaczego tyle pieniędzy płacą w tych czasach za YouTube'a, a youtuberzy dalej robią współpracę. Dziwne. Dobra, robimy coś naprawdę prostego. Robimy po prostu im wyjście na górę, żeby mogli wyjść na górę i na górze się zregenerować. To jest dość proste. Czy da się to w ogóle przejść bez głodu? Chyba tak. No pewnie, że się da. No jasne, no o co ja pytam. Więc jeżeli ktoś by narzekał, że nie ma głodu, to trudno, ale nie jest to żadne usprawiedliwienie tak naprawdę. Ja wypadnę. Oni już piszą na czacie. Dobra, i teraz tak. Stąd będzie przejście tu i stąd będzie przejście tutaj. Chociaż nie, tak to nie. Dobra. Pyk. Dobra. Okej, tutaj jakiś ostatni taki mini parkour, więc dokładnie. To ostatni na górze odpadnie. Haha, to będzie motywacja niezła. Dobra, dajmy w ogóle dzień, okej, żeby tutaj te moby się popaliły. Ty, panie ząbek, proszę mi stąd spadać. Dobra, i mogę im zbudować, proszę bardzo. Macie przejście. I uwaga, sprinta nie mam. No trudno, i nie powiem, że tutaj trzeba sprinta. No to jest taka mała dziura, dobra, zalepię ją, żeby nie było, że doknes, bo ty, to nie jest zwykła konkurencja, tutaj trolujesz po prostu. Ej, oni spadają na takim prostym, tutaj ktoś wypadł przez to. Parkour jest za tyle duży, że każdy z łatwością powinien być w stanie go przejść. W sensie tak duży, w sensie te klocki są na tyle duże. Ale osoby, widzę, odpadają masowo, co troszeczkę mnie niepokoi, bo jeszcze dużo konkurencji przed nami, a tutaj jest w ogóle Creeper. Dobra, Creeper, ty odpadasz. Dobra, więc zróbmy tak. Zaznaczmy sobie tą płaszczyznę. Czemu oni mają taki problem z tym? Czy to jest aż tak trudno to przejść? Nie, nie jest tak trudno z tego wyjść. Dobra, chyba, że zrobimy ojojoj, ojojoj, ojojoj. Ej, dobra, jest tu malutki problem. Ale po kolei widzę, że dają radę, więc zróbmy tak. Powoli sobie usuwajmy. Set 0. Okej, pomniejszamy tą przestrzeń. Stopniowo, bo stopniowo, ale jednak systematycznie. Żeby oni się nie czuli to jakoś specjalnie wolni. Dobra, widzę, że duża część graczy już jest na górze. Czego oni się boją? To jest za proste, pisze Zajsie. Nigdy nie potrafię tego wymówić. Dobra, zróbmy tak. Usuwam ostatnie, więc teraz już nie ma wycofki do tyłu. Steve, wskakujesz, czy nie? Dobra, usuwam kolejny bloczek. Oj, tam ktoś zginął w ogóle. Ej, jak to się stało? Co jest? To było bardzo dziwne zjawisko. Dobra, widzę, że tutaj mamy chyba po prostu samych noobów, więc zrobię tak. 15 sekund i usuwam parkour. O, może to ich przyspieszy delikatnie. Tak, od razu przyspieszyło. Dobra, więc biegną. Kto za nie na górze odpada? Ja tylko przypominam, panie Steve. Panie Steve, czy pan w ogóle żyje? Dobra, ty już i tak byłbyś ostatni, więc ty odpadasz. Proszę tutaj bardziej pośpieszyć. No. Co to się tutaj dzieje? Co tak wolno? Nie mam sprinta, a mnie to nie interesuje. Teraz, czy on ją chciał przepuścić? Gość, ty zapomniałeś, że my bierzemy udział w zawodach na śmierć i życie? No dobra, czyli kto będzie... Ojojoj, dobra, czyli ty jesteś ostatni. No trudno, reszta po prostu nie żyła. 40 graczy tego zostało? Ja ledwo się rozkręcam. A już nie ma z kim tutaj nawet się zabawić. Słuchajcie, ja wiem, że ja jestem stary. Mam 24 lata, ale w waszym wieku to się robiło parkury. Nie, no nie jestem stary, okej? Okay? Dalej się trzeba by miał 17. Tylko, że mam prawo jazdy. Dobra, usuwamy teraz tak. Replace lime concrete na 0, żeby znowu była dziura. I teraz możemy im tutaj rozstawić ciasta, ponieważ bardzo chcieli jeść. No cóż, jeżeli to jest dla was takie niezbędne, to proszę bardzo, najedzcie się. Mam nadzieję, że dla każdego coś fajnego. Dobra, tyle ciast. Musi wam starczyć, bo więcej już nie będę. Czy oni to zjedzą wszystko do końca? Chyba tak. Dobra, chyba wszystkie ciasta powinny być wyjedzone. Jak nie wyjedzą, znaczy, że marnują jedzenie. Okej, dobra, widzę, że całkiem spoko. Wszystkie ciasta zniknęły, więc teraz możemy zrobić kolejną rzecz. To znaczy, robimy, słuchajcie, belkę przez całą tą długość. Wszyscy na belkę. No, skończyło się już fajnie robić. Ha. Dobra, to będzie mocna konkurencja. I ja to wiem. Dlatego zaznaczamy, słuchajcie, sobie teraz całą tą belkę. To jest Tripped O'Clock Replace
Repeat O'Clock. Okej, okay, dobra, zrobimy to tak. Oj, ty się nie wskoczył, dobrze. Dobra, to może zróbmy tak. Replace na 4, żeby było prościej. I teraz, słuchajcie, usuwamy sobie po kolei. Oj, to się po prostu spada, jeszcze nawet nic nie usunąłem. Dobra, usunąłem teraz 2 bloki. Wypadły kolejne osoby. Spróbujmy usunąć kolejny blok. Kolejna osoba odpadła. No cóż, no to jest to bardzo na pewno niefortunne. Ale tutaj o tym, kto spadnie, jak to nie, decyduje los. Zobaczcie, że tutaj na przykład jest bardzo dużo osób w jednym miejscu. Więc jeżeli tam by znikały bloki, to mają grubo przechlapane. A na prawo jakoś wydaje się lepiej. Oj, ej, kolejny blok tutaj zniknął. Dobra, znikamy kolejne bloczki. I widzę, że no na farcie lecą, na farcie. To tutaj zdecydowanie. Dobra, usuńmy je szybciej. Jest dobrze. Jakoś, oj, czemu on tam chciał przeskoczyć? Dobra, 28 graczy. Jeszcze jedna osoba. Dobra, nie będzie. Set 1, więc teraz można wracać. To było spoko. Trochę jak taka konkurencja, gdzie się próbujecie spychnąć z belki i ten, kto spadnie, ten przegrywa. Ojojoj, oni wcale spadają. Tutaj nie ma nic trudnego w ogóle w tym nawet. No dobra, usuwamy więc to teraz. Set 0. No i to mi się podoba. Dobra, trzymajcie torty, proszę bardzo. Każdy się naje. Spokojnie. O ja, może jednak nie każdy. Dobra, chyba jednak wycofuję. Nie, dobra, ktoś sobie coś tam wszamał. Każdy po trochu. I ostatni, bang. Dobra, czyli torta teraz wyrzucamy. Dobra, i tutaj robimy, słuchajcie, teraz sobie wyścig. On nie będzie niczym specjalnie ukrytym, tak? Znaczy oni sobie mogą zobaczyć, co to będzie. I zrobię teraz tak. Stack 5. Dobra, może 9. O, 9 idealnie. Dobra, robimy wyścig. Kto ostatni odpadnie? Zaraz, zaraz. Ej, gdzie ty biegniesz? Co ty robisz? Dobra, ty odpadasz. Chłop myślał, że jest, nie wiem, jakiś mądry. Tak, 5. Dobra, w tamtą stronę i w tamtą stronę, żeby nie byli w stanie teraz tutaj nic zrobić. Uwaga. Set 0, let's go. Zobaczymy, jak im pójdzie wyścig. Po naprawdę bardzo prostym parkurze. Widzę, że zostały same trochę bardziej utalentowane osoby w klikanie. Dobra, 2 spadły albo 3? Chyba 2. A ty, oj, on też spadł. No cóż. Dobra, usuwamy sobie teraz to, co tutaj było. Więc znowu uszupliliśmy delikatnie liczbę graczy. Jak daleko da się stąd doskoczyć? To mnie interesuje. Okej, okay, no trochę się da, więc możemy zrobić w taki sposób, że post 1 do post 2, walls 1. Okej, okay. Stack 4 na przykład, albo dobra, dajmy stack 6, żeby było łatwiej. Tutaj rozmieszczamy tabliczki. Pyk, 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 pyk. Oczywiście wypełniamy tutaj sobie to wodą. Tutaj też to możemy wypełnić wodą, w sumie jedno to samo, nieważne. Ej, ale możemy zrobić tak. O, ej, to jest mocne. To jest naprawdę bardzo mocne. Dobra, więc trzeba by wskoczyć tutaj. Skoczcie. No tak, no tak, generalnie to tak. Nadia zeskoczyła. Jaka Nadia, ale ona tutaj nawet chyba nie trafiła, co? No chyba nie. Dobra, skaczcie do wody. Uwaga, są 2 bloki, które was mogą zabić. Ej, w sumie to czekajcie, bo ja to źle zrobiłem, bo one i tak ich tak nie zabiją, ale tak. Okej. Okay. O, nie! Dobra, ale dają radę, niektórzy przeżywają. Ojojoj, ale oni tam wlatują dobrze, co jest? Ej, dobrze wam poszło! Naprawdę, jestem delikatnie w szoku. Tutaj im wylejemy na obsydian. Dobra, tylko proszę, uwaga, nie zginąć. Ej, to może być trudne tutaj nie zginąć. Dobra, usuńmy tą wodę może, co? Replace water na 0. Aha, tutaj też trzeba. Okej, okay, water na 0. Nie ma już wody. Ej, czemu tu jest dalej woda? Co jest? Bardzo dziwny bug. Nie ma co. Nie rozumiem, o co jest z tą wodą. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Czy wy to widzicie? Tutaj nie stawiałem wody. Dobra, może zrobimy tak. Replace water na 0. Może, o, może w taki sposób to usunę. Dokładnie. Ej, co się dzieje? Ej, kowadła nie działają. Woda nie działa. Czy w ogóle ten serwer działa? Ej, to jest mój serwer. Nie mówcie, że nie działa. Dobra, proszę bardzo. Tutaj macie torty, więc możecie tutaj sobie wejść. Zapraszam bardzo serdecznie. Set 0. Dobra, widzowie są teraz tutaj uwięzieni. Co mi się naprawdę bardzo podoba. O nie, PvP pewnie. O nie, czy ktoś przewidział moje ruchy? No, mój ruch nie miał wyglądać w ten sposób, ale zrobię tak. Cyl, pocket ice na 5. Dobra, może zróbmy większy, na przykład na 10. Dobra, niech będzie na 10, no. Dobra. I teraz wszyscy wchodzimy na górę. No i to mi się podoba. Usuwamy obsydian. Nie bijemy się, prawda? Bijemy się. Dobra, więc proszę bardzo, tutaj na lodzie można wypaść poza lód i to jest chyba największy problem tutaj. Chociaż nie, ja widzę, że ludzie po prostu od PvP też padają. Dobra, jeszcze takie, powiedzmy, 2 osoby. Tylko ten deszcz trzeba wyłączyć. Dobra, deszcz jest wyłączony. Nikt nie wypadł poza to. Aż dziwne normalnie. Ej, może posabotuję trochę. Dodam kilka dziur tutaj. Pyk, pyk. Może to wspomoże wypadanie? Nie? Nikt? Nikt z was? Dobra, robię więcej tych dziur. Tylko nie chciałbym kogoś przypadkiem uderzyć ręką, bo ja mam strength na nieskończoność.
Więc po prostu by padł tuś na hita. Dobra, wyłączamy PVP. Fajnie było, naprawdę widzowie. Jestem z was dumny, że bardzo tutaj macie torciki, pyszne torciki na regenerację zdrowia, abyście mogli walczyć dalej. Co ty masz w ogóle za efekt? Wygląda jakby zrobił nieco zombiaka z poprzednich rund i po prostu się zatruł. Pewnie właśnie tak to było, więc nie będę go karał za to, bo nie wiem, czy ten efekt w ogóle był warty jedzenia tego mięsa. Ty, mały zombiak, no nie możesz się trafić nawet, no! Dobra, trafiony. Dobra, zastanawiam się, czy teraz nie zrobić tak. Możemy zaznaczyć po prostu tą całość. Replace packet ice na oak leaves. Dobra, i teraz tak, replace oak leaves na 1, jeżeli będzie potrzeba, jeżeli już zbyt dużo graczy nie wytrzyma. Oczywiście te liście znikają cały czas, więc jeżeli ktoś, no, nie będzie miał farta, to niestety przepadnie prawdopodobnie. Ale jeszcze jest naprawdę bardzo dużo liści. O, dobra, jedna osoba przepadła. I ile nam zostało graczy? 11. No dobra, no to myślę, że do 10 spokojnie możemy dobić. Oczywiście bardziej wytrwajeni gracze stoją po prostu na granicy 4 bloków. To też jest jakaś taktyka. Zobaczymy tylko, jak bardzo dobra. Trzymają się! No, jestem w głębokim szoku. Oj, wypadła jeszcze jedna osoba, czy mi się wydawało? Ej, bo nie, coś mi mrygnęło. Zaraz zobaczymy na czacie. Ale chyba jest git. To mógł być po prostu ten taki odprysk lawy. Stop! O nie, w ogóle ta Alex tutaj, to co robi, to jest, dobra, to już lepiej. Oj, ale, dobra, i tu zostają naprawdę na małych terytoriach. Może już, a może nie? Oni naprawdę się stresują, oni tego nie chcą. Weź no, już, oni mnie proszą, dobra, czyli nie przestajemy. Dalej lecimy w tortury, błagam cię, Dog Sigma, zostawcie łapkę w górę. No nie, no jeżeli, słuchajcie, to im tak łatwo przejdzie, to oj, dobra, więc wpisuję komentarz, Dog, już wierzy, cię kochamy. O, ja nie wiem, na czacie często mnie wyzywacie, więc chyba nie za bardzo. Oj, ten Steve tutaj został na jednym bloku ostatnim. Oj, co się stanie? Czy im dadzą radę? Dobra, mam pomysł. Zamieniamy to, dlatego że planuję teraz mocniejszą konkurencję. A mianowicie, zrobimy to tak. Stack 50. Okej, tylko tutaj nam się zrobiła mała dziura, to nieważne. Dobra, robimy tutaj dwa paski. Podzielcie się na dwie drużyny. Niebiescy i zieloni. Ej, ktoś się trafił sobie. Wypadł. Oj! Zliczyłem pod kimś, no ale dobra, sorry, no miała część na linię, no a nie tam, no tego nie było w planach. Dobra, proszę tutaj przejść porówno. No, come on, widzowie, co myślicie, że mam tutaj cały dzień, żeby z wami siedzieć? Dobra, jeszcze ktoś do niebieski, jeszcze jedna osoba. Dobra, czyli on pójdzie. Jeszcze ktoś do niebieskich, bo zabije nadmiar zielonych. Dobra, idź. Dobra, więc mamy 4 niebieskich i 4 zielonych. Nie wiem, co się tu wydarzy, ale tak. Będziecie się spychać. No i to mi się podoba. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie osób, jakby, że nie skończy się to po prostu na przegranej. Więc włączam PvP za 3 sekundy. Dobra, event admin, PvP włącz. Dobra, jest. Dobra, jedna osoba spadła. Tutaj naprawdę gramy trochę na psychologii. Oj. Głowa za głowę. Dobra, czy oni się stykną? Oj, to jest bardzo ryzykowne zagranie ze strony zielonych. Widzę, że trzymają się w miarę, także jest to wyrównane. Oj, kolejny zielony odpadł. Gramy do ostatnich dwóch graczy lub jednej drużyny. Dobra, czyli jest 2-3. Niebiescy ewidentnie tutaj przodują, a nikt nie chciał iść do niebieskich, a tymczasem niebiescy wygrywają. Oj, no tutaj jest naprawdę grubo. Oj, kolejny zielony odpadł. Jeden zielony. Dobra, proszę mi tutaj się nie zabijać. Jakoś, okej. No, chłop ma problem. On, oj. Okej, koniec. Więc zostało nam nikt, 3-5-2-1 i listekę. Przechodzicie do finału. A finałem będzie moja ulubiona konkurencja. Dobra, proszę bardzo, oczywiście chodzi o spliffa, więc macie tutaj... Oj, on przez to przepadł. Dlaczego? A, bo to taki śnieg. Replace. O nie, listekę. Zaraz cię tepnę. O nie, najgorzej. To nie tak miało wyglądać. Dobra, teraz to jest blok, okej? Czyli teraz dopiero można tutaj przeżyć. Nice. Ej, dobra, takie rzeczy się po prostu zdarzają. O nie, dowiedziałem się właśnie, że ten drugi wyszedł z serwera. No to mamy duży problem generalnie. To słuchaj, wygrywasz walkoverem. No niestety, jakby ja bym go tepnął, tak? Ale no nie ma go na serwerze. On po prostu wyszedł. Więc słuchajcie, co wygrywasz? Wygrywasz Ender Chesta, bo Ender Chest to w sumie nieskończona dziura. No to jak masz czarnego Shulkerboxa, czarnego jak dziura i elytrę, byś mógł wylecieć z dziury. A wam dziękuję za oglądanie, stawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Filmy są codziennie. Do jutra, yo. A można odbanować kolegę jako nagrodę, bo chcę z nim grać, bardzo żałuję tego, co zrobił. Nie, do jutra.